Witam z retropiwnicy. Przyszła pora na przetestowanie kolejnej karty graficznej. Karty dosyć często spotykanej w różnego rodzaju starszych komputerach. Zapewne z racji tego, że były to wówczas jedne z tańszych kart graficznych na rynku. No i oczywiście chodzi tutaj o GeForce 4 MX w wersji 440. Tych MX-ów było tam troszkę więcej, ale akurat na dzisiaj przygotowana jest tego typu karta. Jeżeli chodzi o platformę, no to standardowo Pentium 4 Prescott, HT aktywne, 3 GHz i myślę, że tego typu sprzęt wystarczy, żeby napędzić tą kartę. Wgrany jest Windows XP, zatem wszystko powinno tutaj fajnie śmigać. Za moment sobie spojrzymy na całą konfigurację, spojrzymy na parametry tej karty graficznej. Oczywiście uruchomimy sobie troszkę benchmarków, troszkę gier, z których zaczytamy wyniki FPS-ów. No a na koniec jakieś tam cztery gierki przygotowałem. Także myślę, że możemy przejść już do pulpitu. Albo jeszcze tylko raz spójrzcie na tą kartę, jak ona fajnie wygląda. Ciemny laminat, ciekawy wzór radiatora, dosyć ciekawe kostki pamięci zamontowane z napisem Consumer. Także naprawdę karta wygląda dosyć przyzwoicie, jeżeli chodzi o wygląd. Czy jest to najszybsza wersja GeForce 4 MX440? No nie sądzę. Czy jest to najładniejsza wersja? No myślę, że jedna z ładniejszych. Dobra, w takim razie przełączamy już się tylko i wyłącznie na podgląd z pulpitu. Ok, mam tutaj aktywnych już kilka okien. Zaczniemy może od CPU-Z. Oczywiście tutaj mamy potwierdzenie naszej platformy z Pentiumem 4 Prescott. Widzimy, że karta chodzi w swoim maksymalnym trybie. Widzimy, na jakim chipsecie jest płyta główna. Pamięć chodzi w trybie dual. Oczywiście mamy 1 GB pamięci typu DDR. Także wszystko wydaje mi się, że tutaj się zgadza. Zerknijmy sobie od razu, jak sam Windows tutaj przez właściwości mojego komputera widzi tą kartę. Sprzęt, menedżer urządzeń. Wszystko jest ładnie zainstalowane. A karta graficzna po prostu widoczna jest dla systemu jako NVIDIA GeForce 4 MX440. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Sterowniki, jakie wgrałem, ale najpierw oczywiście dokonałem tutaj w systemie małego sprzątania, no bo dawno faktycznie tutaj nic nie było odkurzane, bym tak to nazwał. A co niektórzy z Was oczywiście zwracali uwagę w komentarzach, że prawdopodobnie testując tak dużo kart, jedna po drugiej, wymieniając ciągle sterowniki, różne wersje ich, no to możliwe, że coś tam się nazbierało, trochę śmieci w systemie. Zatem wykorzystałem program Driver Cleaner Pro. Tutaj odkurzyłem takie typowe karty od ATI, od NVIDII, od Matroxa, od S3, od SIS. Tak na wszelki wypadek wszystko tam zahaczyłem z tego typu producentów układów graficznych. Wszystko zostało usunięte, a sterownik, jaki znalazłem, no bo oczywiście nie ściągałem go już typowo ze strony NVIDII, tylko sobie tutaj odkopałem na komputerze. Miałem go oznaczonego jako Titanium 4200, więc prawdopodobnie dokładnie ten sam sterownik zastosowałem na pierwszym odcinku jakby korzystającym z tej platformy. Akurat to w ramach troszkę innej serii był odcinek, ale później już zacząłem dalej kontynuować te testy właśnie z wykorzystaniem tej platformy. Ten Excel zaczął się rozrastać. Zatem właśnie to jest prawdopodobnie ten sam sterownik, co dla GeForce 4 Titanium 4200, więc wszystko fajnie powinno nam tutaj być dla nas porównywalne, przynajmniej odnośnie tego drivera. Chciałem tą kartę przetestować już w tym momencie, ponieważ gdzieś tam zalega mi jeszcze inna karta, którą również chciałbym przetestować, ale koniecznie chciałem najpierw tego właśnie MX440. Po to, żeby właśnie mieć od razu do porównania dla tej kolejnej karty, którą tutaj planuję. Na razie nie zdradzam, co to za karta. Jeżeli chcecie sobie tam postrzelać troszkę w komentarzach, popróbować trafić, co to może być za karta, no to oczywiście możecie tam wpisywać.
i jak ktoś trafi, no to dostanie jakąś tam łapkę w górę czy coś takiego. Ale okej, wracamy do sprawdzania, jak wyglądają parametry ogólnie tej karty. A, jeszcze wam nie powiedziałem wersji tych sterowników, bo tu oczywiście jest tylko tak napisane, a nie ma wersji konkretnej. Otóż wersja to 93.71. Taki jest driver zainstalowany i standardowo wyłączyłem tylko synchronizację pionową. Zatem przechodzimy już do Everesta. Jeżeli chodzi o Everesta, no to mam już aktywną zakładkę właśnie z procesorem graficznym. Widzimy, że karta rozpoznawana jest jako NVIDIA GeForce 4 MX440. Karta, która ma 64 MB pamięci. Taktowanie układu graficznego wydaje mi się, że jest referencyjne. 274, prawdopodobnie chodzi o 275, bo często gdzieś ten 1 MHz tak sobie lata w lewo i w prawo na tych odczytach. Także 274 MHz tu jest widoczne, RAM tak 350, liczba potoków 2, układów zarządzania teksturami na potok 2, pixel fill rate 548 megapikseli na sekundę, texel fill rate 1096 megapikseli na sekundę. I tutaj od razu znowu uwaga, tak jak było w przypadku kart MX, GeForce 2 MX 400 chociażby. Spójrzcie, jak to widzi na przykład GPU-Z, a widzi inaczej. Jak myślicie, który program poprawniej pokazuje parametry tej karty? Napiszcie w komentarzu. Spójrzcie, no jeżeli chodzi o takie ogólne informacje, no to chyba jest w miarę ok, 276 MHz. Oczywiście 64 MB, pamięć typu DDR, no zgadza się, ale jeżeli chodzi na przykład o te parametry pixel fill rate i texel fill rate, no to GPU-Z twierdzi, że mamy 0,6 na 0,6, a Everest twierdzi, że mamy no niecałe 0,6, tam sobie dokładnie wylicza 548. Natomiast Excel Fill Rate pokazuje, że jest prawie 1100. Więc kto ma rację? Odpowiecie w komentarzach. Dobra, zostajemy przy Evereście. Teraz tak, pamięć. No oczywiście wiemy już, że to jest pamięć typu DDR i na szczęście jest to pamięć na szynie 128-bitowej. Mówię na szczęście, ponieważ akurat te karty GeForce 4 MX440 trafiały się również w wersji, i to dosyć często, niestety, dosyć często, właśnie w wersji na szynie 64-bitowej. Zatem przynajmniej tutaj jako tako ta przepustowość wzrasta nam, gdy mamy 128 bitów. Niestety, jak widzimy, rzeczywista częstotliwość taktowania tych pamięci nie jest jakaś specjalnie wysoka. Nie wiem, jak to jest na innych kartach tego typu, na innych GeForce'ach 4 MX440. Tutaj mamy 133 MHz, a efektywnie 266, no to nie jest to jakoś specjalnie dużo. Stąd też ta przepustowość wynosi według Everesta 4256 MB na sekundę. Zatem podejrzewam, że są jakieś szybsze wersje tego typu kart. Być może gdzieś ponad 5, a może nawet i ponad 6 GB na sekundę potrafią wyciągać w tej pamięci, nie wiem. A ja akurat mam taką wersję, ta mi się podoba. Ten laminat jest taki fajny, ciemny. Także na pewno nie chciałem karty na 64-bitowej szynie, ale taka jak już ma 128, to mówię, a niech będzie. Zostawiłem ją sobie w kolekcji. Gdzieś tam się przewijały inne GeForce 4, ale nawet nie pamiętam, jakie miały nastawy. Po prostu gdzieś tam już przepadły w czeluściach piwnicy. Dobra, widzimy, jak to wygląda. Zatem chyba teraz pora otworzyć naszego Excela. Tutaj sobie zamkniemy to wszystko. Excel, gdzie on nam się schował? Jest tutaj na pulpicie. Oczywiście odpowiedni wpis jest tutaj już dodany. GeForce 4 MX440 AGP 64 MB na 128-bitowej szynie. Poprzednio sprawdzaliśmy GeForce 2 MX400 oznaczonego w tej wersji, co ja miałem jako niby takie Pro. No karta wypadła, powiedzmy tak sobie. Na pewno nie była to jakoś szczególnie szybka konstrukcja. Na pewno też dużo gorzej wypadła od GeForce 2 Titanium. Z tej samej rodziny. Także zobaczymy, jak tutaj spisywać się będzie dzisiaj GeForce 4. Teoretycznie troszkę nowsza karta, chociaż wiele osób twierdziło, że
po przesiadce właśnie z takich GeForce'ów 2 MX, chociażby 400 czy podobnych, na serię GeForce 4 MX, że jakoś specjalnie nie odczuwali tego zysku wydajności, a wręcz niektórzy mogli twierdzić, że to był krok do tyłu. Także nie wiem dokładnie, jak to jest. Ja akurat GeForce'ów 2 nigdy nie miałem, chociaż kiedyś akurat miałem GeForce 4 MX440, tylko troszkę innej wersji, chyba słabszej, bo na 64-bitowej szynie. Zatem nawet nie pamiętam dokładnie, jakie to tam miało te wyniki. Dlatego sobie dzisiaj to wszystko tutaj ładnie już posprawdzamy. Standardowa procedura 3D Mark 2000, 2001, 2003. Zobaczymy, powinien chyba pójść. Dalej Quake 3 Arena, właśnie, bo nie spojrzałem, jaka tam jest wersja DirectX, ale prawdopodobnie chyba 8, tak? Albo 8.1 powinno tutaj być. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz. Nie zwróciłem uwagi, czy w ogóle było napisane. No bo nie było napisane. Albo tu jest 7 jeszcze, chwila. A GPUZ co nam powie? Bo FX-y to już miały 9, a GeForce 4... Nie, no tutaj tu jest 7 tylko? A może i tak? No dobra, czyli faktycznie to powinno być porównywalne. No bo to Titanium, GeForce 4 Titanium to miało 8. Natomiast GeForce 4 MX... No właśnie, tutaj cięcia chyba poszły troszkę za daleko. Mamy Directa według tego jako wersji 7.0, czyli faktycznie może być to porównywalne z serią GeForce 2. Z racji tego, że taktowania będą troszkę wyższe niż na kartach GeForce 2 MX400, więc wyniki mogą być gdzieś pomiędzy właśnie taką MX400 a GeForce 2 Titanium. Także zobaczymy, jak to faktycznie będzie wychodzić. Aż jestem ciekawy, co to dzisiaj nam tutaj wyjdzie. Zatem chyba nie będziemy sobie zwlekać. Oczywiście tam jeszcze dochodzi nam poza 3D Markiem 2003 Quake 3 Arena i Doom 3. No ten Doom 3 to jest postrach wielu kart, więc nie wiem, jak taki GeForce 4 sobie tutaj poradzi. No a jeżeli chodzi o gierki, no to spójrzcie, jaką ciekawostkę mam na sam początek. Chip i Dale, jakaś wersja zremasterowana. Tak sobie na chwilę odpalimy, bo chce mi się w coś takiego zagrać. No a później sprawdzimy sobie Need for Speed Underground 1. Sprawdzimy sobie Unreal Tournament 2004, jak tutaj się uruchomi. No i na sam koniec Grand Theft Auto GTA 3. Chwilę tam zaczniemy może grać. Może nawet tą grę pociągniemy gdzieś tam troszkę dłużej. Na kolejnych też kartach gdzieś jakie nam się trafią. No zobaczymy. Bo tą grę kiedyś tak na chwilę sobie odpalałem, na chwilę tylko tam gdzieś się przejechałem. A może po prostu warto co odcinek kawałeczek tam sobie w ramach testowania, w ramach też pogrania, przejechać się gdzieś po tym mieście, pozaliczać jakieś te punkty kontrolne, gdzieś tak pomału tą grę po prostu ciągnąć do przodu. Okej, myślę, że możemy startować, możemy zaczynać procedurę testową. Zatem na pierwszy ogień oczywiście zazwyczaj idzie 3D Mark 2000, zatem tym razem będzie również tak samo. Odpalamy. Jak zwykle nastawy domyślne, nic tam nie grzebiemy, po prostu odpalamy i patrzymy, co tam nam wyjdzie. Jedziemy. Dobra, wynik jest na ekranie i wynosi jednak troszkę więcej niż na karcie GeForce 2 MX400.
Jeszcze tak się zastanawiałem w trakcie tego przebiegu, jak faktycznie należy tą kartę traktować. Czy to jest raczej tak jak GeForce 4 Titanium 4200 DirectX 8, tyle tylko, że no taka niepełna, odchudzona o niektóre funkcje, czy to faktycznie należy raczej traktować jako kartę ze sprzętowym DirectX 7. Także co wy o tym sądzicie? Dobra, 8056, tam mieliśmy chyba coś ponad 5000 na GeForce 2, więc różnica jednak jest. GeForce 2 Titanium z kolei miał chyba coś ponad 10 tysięcy, więc no bliżej wersji Titanium ta karta gdzieś tam podąża. Zanotujmy wynik. 8056. Oczywiście wyśrodkujmy, bo zawsze zapominam od razu na następne też. Dobra, 8056. Troszkę nam zabrakło do karty SIS 330 Xabre, ale na przykład Matroxa Parhelie spokojnie objechaliśmy. No i w zasadzie jeszcze gdzieś tam w okolicach był ten Medion 9000, Radeon 9000. No a tak to inne karty raczej miały te... Oczywiście nie liczę tych kart TNT 2, no bo to wiadomo, że jest starsza, sporo starsza konstrukcja. Natomiast pozostałe karty miały jednak te wyniki wyższe. Okej, czyli widzimy, że jednak tutaj GeForce 2 MX400 dostaje troszkę po tyłku od tego MX440. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. I czy nie będzie problemów z 3DMarkiem 2003? Czy w ogóle uda nam się to odpalić, czy też taką krechę tylko wstawimy tutaj? No zobaczymy, jak to ten 3DMark rozpozna, czy tam będzie widział, że da radę cośkolwiek odpalać i zezwoli na to, czy jednak nie będzie sensu w ogóle nawet próbować odpalania takiego 3DMarka. Okej. W takim razie teraz 3DMark 2001. Co tu jeszcze mam pootwierane? Jakieś okienka pozostawało. Dobra. 2001. Oczywiście nastawy domyślne. No bo jeśli tam jest jednak szczątkowy, ale jest DirectX 8, no to ten 3DMark 2003 no może jednak więcej testów pokazać jako takich możliwych do przeprowadzenia niż w przypadku karty, która faktycznie miała takiego pełnego DirectX 7 tylko. No zobaczymy, co tam będzie w tym kolejnym 3DMarku. A teraz ustawienia domyślne i 3DMark 2001. No i dobra, wynik 5327, no nie wygląda jakoś specjalnie źle. Zobaczmy, jak to było na tle, jak to będzie na tle innych kart. Czyli notujemy 5327. No jeżeli spojrzymy na porównanie z GeForce 2 Titanium, to spójrzcie, że prawie, że już idą te karty łeb w łeb. Titanium miał 5408 punktów, a GeForce 4 MX440 5327, czyli niewiele, niewiele mniej. Tutaj oczywiście MX400 już dostał dosyć daleko w tyle, bo tylko 2873 punkty tam były. No jeżeli GPUZ twierdzi, że tutaj w obu przypadkach mamy direkty X7,
No to zaczyna to wyglądać ciekawie. Ale coś mi się zdaje, że to może nie być tak do końca tylko DirectX 7, tylko jednak niektóre szczątkowe funkcje Directa 8 mogą być zaimplementowane w karcie właśnie z serii GeForce 4 MX. Zobaczymy to właśnie chyba w tym momencie, bo spróbujemy sobie uruchomić 3D Marka 2003 i zobaczymy, czy on coś tam będzie widział, że da się jednak odpalić. Stwierdzi, że jest sens uruchamiania tego 3D Marka, nie wywali nam okienka od razu z informacją, że tam chyba nic się nie da uruchomić, no to wtedy puścimy. I wtedy wydaje mi się, że jednak korzystniej jest mieć w komputerze właśnie GeForce 4 niż jakąś starszą wersję GeForce 2, nawet dosyć szybką. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na pewno im nowszy benchmark, tym raczej GeForce 4 powinien chyba zyskiwać. No tutaj już widzimy w 2001. Naprawdę wynik jest całkiem ok. Spójrzmy jeszcze tylko na szybko na inne. No tutaj raczej daleko jeszcze do pozostałych kart. Oczywiście udało się tą Parhelię przegonić, gdzie było 3940 punktów. No reszta dalej poza zasięgiem, powiedzmy tak, ale ten GeForce 2 Titanium wciąż gdzieś tam w okolicy się kręci i tak naprawdę jego będziemy kąsać i próbować przegonić w tych testach. No zobaczymy, jak to się potoczy. Sprawdzamy zatem, jak to jest faktycznie z tym sprzętowym DirectX-em. Czy 3D Mark 2003 coś nam więcej podpowie? Zamykamy sobie te okienka i próbujemy uruchomić 3D Marka 2003. I od razu patrzymy, czy jakieś okienko dziwne nie wyskoczy z informacją. No niestety, to samo było właśnie w przypadku kart GeForce 2, czy to MX, czy nawet tego Titanium, czyli teoretycznie kart, które faktycznie miały ten DirectX tylko w wersji 7.0. Więc wychodzi na to, że jest to jednak implementacja siódemki na tych kartach. Natomiast te pełne wersje Titanium GeForce'ów 4 otrzymały już wersję 8. No niestety, w takim razie chyba nie uruchomimy tego 3D Marka i będziemy musieli po prostu wstawić tą wielką krechę tam. Jeszcze tylko tak na szybko rzućmy tu okiem. No wygląda to chyba tak samo jak na serii GeForce 2. Tutaj coś by się szczątkowo mogło uruchomić, fill rate. No ale to prawdopodobnie i na GeForce'ach 2 by się uruchomiło. Także wszystkie pozostałe te testy, no nieobsługiwane. No dobra, skoro jest komunikat, to nie uruchamiamy. Nie ma sensu raczej. Jakby nie było tego komunikatu, no to byśmy odpalali. W takim razie stawiamy kreseczkę. Dobra. No i tym samym przechodzimy dalej, przechodzimy już do gier. Zajmiemy się teraz trybem OpenGL, no bo tak naprawdę 3D marki były w zakresie DirectX, Direct 3D. Natomiast Quake i Doom, no to jest zakres testów właśnie w API OpenGL. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj ta karta. Myślę, że spokojnie tego GeForce 2 MX400 powinna objechać. Czy tym razem to już jest ten moment, gdzie dobijemy do GeForce 2 Titanium? No nie wiem, może być podobna sytuacja co w 3D Marku 2001, że będziemy lekko poniżej. Natomiast Doom 3 to jest jedna wielka niewiadoma, jedna wielka zagadka, czy jak to w ogóle będzie działać, czy to będzie działać, czy to będzie działać sprawnie. Tutaj zakres FPS-ów no nie jest za ciekawy na kartach GeForce 2 przynajmniej. Tam mieliśmy no jednocyfrowe wyniki, oczywiście z czymś tam jeszcze po przecinku, ale to było od 4 do 9 klatek. No zobaczymy, czy GeForce 4 coś tutaj lepiej wypadnie. Może będzie pomiędzy, tak jak do tej pory plasował się pomiędzy serią MX400 a serią Titanium. Dobra, w takim razie odpalamy najpierw Quake'a trójkę. Skontrolujemy tylko, bo pewnie trzeba będzie poprawić jeszcze w setupie coś. Tutaj musimy mieć wszystko na maksa. 1024, tu trzeba podciągnąć, bo oczywiście sterowniki się zmieniły, to już się zdążyło przestawić. Zaakceptujemy.
Jeszcze raz kontrola, czy się zmieniło. A zmieniło się, zmieniło. No to teraz możemy odpalać test. Czy ja w ogóle pamiętam, co wpisywać w Doomie, bo już tak dawno tego nie odpalałem? Może się uda. W Quake'u to pamiętam, bo to się zapamiętało już przez tyle lat, że nie da się już chyba zapomnieć. Time demo spacja 1, demo spacja demo 001. No to jedziemy, zobaczymy, co tu wyjdzie. Od 50 do 115 FPS-ów gdzieś w tym zakresie prawdopodobnie będzie, no bo to jest zakres pomiędzy dwiema kartami GeForce 2, jak masz na liście. Albo może być nawet więcej, z tego co to widzę. Chyba będzie więcej. Ach, minimalnie zabrakło. 112,9. Jednak wciąż GeForce 2 Titanium będzie przed GeForce 4 MX440. Zabrakło. 112,9. Notujemy. Ale wydawało mi się, że będzie więcej. Bo te FPS-iki tam latały. Ale jest 112,9. Patrzcie, jak było blisko. Tam było 115,9, a tu 112,9. No 3 FPS-y różnicy raptem. Czyli faktycznie ten GeForce 4 MX440 może spisywać się bardzo podobnie jak GeForce 2 Titanium. I w tych 3D markach było dosyć podobnie. I tu widzimy, że w Quake'u jest dosyć podobnie. Ciekawe, czy w Doomie będzie też. No tutaj podobieństwo to siłą rzeczy i tak wyjdzie, bo będzie pewnie wynik jednocyfrowy. No ale ile będzie konkretnie? No to sprawdzamy. I czy uda mi się wklepać to polecenie z Dooma, bo już sądzę, że mogłem je zapomnieć, ale chyba nie. Odpalamy w takim razie. Tu oczywiście tryb high quality 800x600. Musimy zerknąć, czy faktycznie mamy ten tryb wymuszony. Taki był od początku ustawiony, więc teraz nie możemy sobie od tak zmienić tego. High quality 800x600, wszystko się zgadza, a jeszcze tam tylko zerknę w te zaawansowane. Czy tu jest ok? Jest ok, dobra. W takim razie konsola. Klikamy demo spacja. Demo 1? Chyba tak było, nie pamiętam. Dobra. Idzie. Chyba jednak pamiętałem. No to patrzymy, czy będzie aż tak wolno, czy tylko trochę wolno. Czy aż tak wolno jak na serii GeForce 2. Może ten tryb OpenGL jednak będzie w troszkę miał przewagę na serii GeForce 4. Ciekawe, w jakiej wersji jest ten OpenGL tutaj. Ale widzę, że chyba nie jest za ciekawie. Raczej to pewnie będzie podobnie jak na serii GeForce 2. No nic, patrzymy. No i wynik 8,8, czyli delikatnie o 1 FPS praktycznie mniej od GeForce 2 Titanium. No to tak można było się w sumie spodziewać. Cały czas gdzieś tam ta karta plasowała się pomiędzy tymi dwiema MX-em 400 i serią właśnie Titanium. Tutaj już niewiele brakowało. No, faktycznie zbliżone te wyniki. Notujemy 8,8. Wychodzimy. Odpalamy Excela. 8,8.
8. Także póki co wciąż najsłabszą kartą w ramach gry, w ramach testu w grze Doom 3 w rozdzielczości 800x600 przy trybie High Quality jest ten nieszczęśliwy na samym końcu siedzący GeForce 2 MX 400 Pro. No niestety, karta zdecydowanie najwolniejsza w tym zestawieniu tutaj. Zerknijmy jeszcze raz na szybko na te testy. Faktycznie dzisiaj za bardzo nie było jak porównywać GeForce 4 MX 440 z większością tutaj stawki, z większością kart, jakie mamy na liście, ponieważ tamte karty już są troszkę szybsze. No i wiadomo, że wyniki będą zawsze poniżej ich. Natomiast z racji tego, że mieliśmy już dodane właśnie dwie karty typu GeForce 2, no to tak sądziłem, że będzie gdzieś to walka właśnie może nie z tą najsłabszą, tylko raczej bliżej Titanium. No i tak faktycznie było. Zawsze gdzieś tam blisko GeForce 4 MX 440 plasował się obok tej karty Titanium. Zawsze pokonywał też tego GeForce 2 MX 400, zatem tak należy chyba uznać, skoro faktycznie mają sprzętowo Directa na poziomie 7.0 i tu i tam, więc tutaj resztę grało taktowanie, przepustowość pamięci, traktowanie tego rdzenia, no i po prostu musiało być tak jak wyszło, czyli na pierwszym miejscu spośród tej trójki oczywiście karta GeForce 2 Titanium, drugie miejsce, chociaż już tutaj przewaga nie była jakaś duża, ale jednak na drugim miejscu karta GeForce 4 MX 440, no a taki MX 400 był ostatni w tym przypadku. Niestety ten 3DMark 2003 potwierdza nam jakby to przypuszczenie, że tu faktycznie jest tylko implementacja sprzętowego DirectX 7.0, nie jest to 8, delikatnie obcięta o jakieś tam shadery czy coś takiego, o jakieś funkcje właśnie tego typu. Prawdopodobnie jest to faktycznie wersja 7.0. Zatem jak najbardziej porównywalna jest wtedy ta karta właśnie z serią GeForce 2. Także w 3D marki mniej więcej widać, jak to wyszło. W Quake'u 3 przewaga była bardzo duża nad kartą MX 400, a bardzo mała przewaga karty Titanium była. No i w Doomie 3 również te dwie karty Titanium i MX 440 blisko siebie. Dobra, zamykamy to. Odpalmy sobie MSI Afterburner, żeby mieć podgląd na klatki. No i zaczniemy od tej gry Chip i Dale, od tej zremasterowanej. Sobie zajrzymy, jak to wygląda. No na pewno nie będzie to jakaś gra mega 3D, bo to nie jest chyba 3D, tylko taka troszkę ładniejsza pewnie wersja tego, co pamiętamy z Pegasusów. Ja już tu sobie zakładam słuchawki. Mam nadzieję, że poziom głośności uda się w miarę dobrze ustawić. Dobra, aktywne już jest? Chyba aktywne. Zatem odpalmy tą grę Chip i Dale. Chociaż na moment, tak przejdziemy kawałeczek. Dobra, ja już tu muzykę słyszę. Widzimy na górze, nawet klatki się pojawiły. No, co ciekawe, Direct 3D 8 tutaj nam się wyświetla. No dobra, niech będzie. Muzyka oryginalna i tu chyba dało się zmieniać tą muzykę, tylko nie pamiętam jakim klawiszem. Nie ten. O, dobra, można ją wyłączyć. O, jeszcze jest jakaś wersja zremiksowana. No taka trochę ciekawsza. Ciekawe, czy YouTube nie będzie się czepiał przy tej wersji. Ale chyba nie powinien, no bo dlaczego miałby w sumie się czepiać? Zostawmy to, bo to wydaje mi się, że tak fajniej brzmi. Dobra, i w takim razie spróbujmy w to zagrać. Nigdy ich nie rozróżniałem. Ten był Chip, a ten Dale chyba. Weźmiemy tego Dale'a, o ile dobrze rozkminiam, który to był który. Tak? Nie, chwila, to już nie ten klawisz chyba.
spacją się tutaj potwierdza, przynajmniej u mnie tak jest ustawione. Direct 3D 8. CPU na bardzo niskim poziomie jest wykorzystywany w tej grze, przynajmniej w tym momencie. O, chociaż na chwilę tam skoczyło. No ta muzyczka jest fajna, podoba mi się. Aha, tylko chyba nie mam... A, tym się, dobra, altem skacze, mam tu poustawiane jakoś tak dziwnie. Dobra, możemy rzucić, możemy rzucić. Ale klawisz loga mi nie pasuje kompletnie. I żeby podnieść tą skrzynkę, to nie wystarczy podejść, tylko trzeba cały czas trzymać jeszcze w bok. On jakby musi napierać na tą skrzynkę i dopiero mogę nacisnąć przycisk, żeby podniósł. Jest tak dziwnie trochę, bo zawsze na Pegasusie to chyba było, że wystarczyło podejść i nacisnąć przycisk. I on podnosił to jako, jakby do góry. Dobra, będziemy z tym sobie podchodzić. Weźmy skrzyneczkę. Strasznie niepewnie mi się gra, bo boję się, że klawisze pomylę. Takie dziwne odczucie mam. Aj, to kaktus. A masz, wnocha. No i ciśniemy na górę tu. No i co, nie wygląda to fajnie? Według mnie całkiem nieźle to wygląda graficznie. Jakiś orzeszek, żołędź, nie wiem co to było tam, żołędzie? Blaszak. Aj, oberwałem od tej myszki na dole chyba. Dobra, to tylko tak na chwilę chciałem odpalić, żeby sobie przypomnieć jak to wyglądało, ale tu na pewno wygląda graficznie ładniej niż to się zapamiętało. Jak to jabłko też da się podnieść? Też da się podnieść ładnie, okej. Okay. No dobra, wychodzimy. No bo tutaj nie ma co oczywiście jakichś tam FPS-ów badać, nie ma co grać, raczej może sobie spróbujemy dłużej w GTA 3 pograć, a to tylko tak w ramach ciekawostki było. No to teraz sprawdźmy, jak zachowa się Need for Speed Underground 1. Tutaj spróbujemy zagrać na maksa, tyle co tam się da, na pewno czegoś będzie brakować, no bo to jednak mamy Directa 7, wychodzi na to. Zatem musi coś brakować, tym bardziej, że jak widzimy już tutaj, wyświetla nam się, że gra maksymalnie może nawet Direct 3D 9 wykorzystywać, więc musowo nie będzie to wyglądać tak, jak mogłoby wyglądać najlepiej, ale my postaramy się włączyć wszystko, co się będzie dało włączyć, czyli zagramy przy najładniejszych nastawach i do tego zobaczymy, jaka tam rozdzielczość nam wyjdzie, chyba 800x600 powinno być ustawione, zobaczymy, czy to będzie grywalne. Załadujmy profil, ok. Zajrzyjmy do ustawień. Chyba jest 800x600, ale zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod względem jakościowym. Tak, jest 800x600, tu nawet widzimy, że jest na full dociągnięte, na high. A tu czy da się coś? Tu już widać, że nam brakuje jednej opcji, drugiej opcji, trzeciej opcji, czwartej opcji nam brakuje i są nieaktywne, tak. Czyli, ale wszystkie pozostałe, co się da, to mamy wymaksowane, powłączane, zatem to są chyba te maksymalne nastawy jakościowe, jakie uda się wyciągnąć właśnie na tego typu karcie, na GeForce 4MX 440. Tu na razie nam się 40 FPS-ów pojawiło w tym menu. No zobaczymy, jak to będzie w trakcie rozgrywki wyglądać. Wracamy do menu, spróbujemy sobie jakąś tutaj jazdę odpalić. Quick Race'a. No jakiś tam sprint, jak zawsze Peugeotem 206. Cyk, cyk, cyk. Akceptujemy. I sobie jedziemy, aby się dało jechać. No bo to ile jest klatek w menu, a ile jest w trakcie grania, to są dwie różne rzeczy pewnie. Chyba jest za głośno.
Gazujemy i jedziemy. Nie no, nie jest źle. 40 parę do 50 dobija. No, spadki wiadomo, muszą być na tym sprzęcie. Ale nawet jakoś to tam wygląda. Jakoś to wygląda nawet. Nie jest całkiem matowe takie, bez połysku. Coś tam widać. No i wydajnościowo też jakoś daje radę. 30 parę przeważnie do około 40. Zarzuciło mnie. O, na lusterko żeśmy tam szli. O, taki GeForce 4 już już by się nadawał, żeby sobie pograć w ten tytuł. Na pewno nie na najwyższych ustawieniach, ale już jest ogrywalne. Pewnie w 1024 już byłby problem. Dlatego wydaje mi się, że 800x600 jest tutaj akurat dobrym wyborem i nic nie musimy zmieniać. Odbije się od tego. No dobrze to wygląda, dobrze. Z lekką obcierką. Może uda się nawet na pierwszym miejscu dojechać. Chyba się uda. Tak jest. No i dobra. Grywalne. Nie mam się do czego przyczepić. Wygląda to całkiem nieźle. Nie jest, tak jak mówiłem, całkiem matowe, takie bez połysku, tylko delikatnie te odblaski gdzieś tam widać na aucie, na tych teksturach. No, wygląda to nieźle. Śmiało można grać w takich nastawach. Quit. Ok, wracamy w takim razie do pulpitu. Tutaj sobie wszystko wyłączamy. No, następna gra, jaką przetestujemy, no to Unreal Tournament. Tam chyba miałem domyślnie 1024 wyklikane i dosyć wysokie nastawy. Zobaczymy, czy to sobie poradzi, ten GeForce. Ogólnie ta gra jest, zdaje się, optymalizowana właśnie pod karty NVIDIA, tylko też widzimy tutaj, że mamy Direct 3D8. No ale to skoro tam działało, no to i tu będzie działać. Najwyżej nie będzie wyglądać tak ładnie, jak mogłoby wyglądać na innej konstrukcji. Próbujemy. Zajrzyjmy tylko, żeby się upewnić, jakie tu są te nastawy w tym momencie. No tak, Direct 3D, 1024, 32 bit i tutaj mamy większość na high. Większość powłączane. Ok, wracamy w takim razie. Ładujemy nasz profil. I postrzelamy chwilę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Play. No nie powinno być chyba aż tak źle jakoś, bo widać, te klatki jednak koło 50 się trzymają. Czyli lekko lepiej nawet niż w przypadku tego Undergrounda. No tutaj nawet miejscami, tak jak pójdzie, to i na 80. Chociaż te takie przecinki lekkie może i się trafiają, bo to jednak te nie trzymają się równo, te klatki okolic właśnie synchronizacji, czyli okolice 60. Jakby nam się tak równo na 60 trzymały, to nie. Obraz powinien być najlepszej jakości. No ale tutaj raczej sprawdzamy dzisiaj wydajność, a nie po prostu sobie gramy. Chociaż granie też jest fajne. To fajna spróba, tak. To można się też chyba drasnąć czymś takim, jak się odbije. Nie, no też da się spokojnie grać. Ten GeForce 4 nie był taki zły wcale. Chyba ktoś mnie tam z tyłu strzela. A, tam na górze widać jest.
Teraz go spróbujemy znaleźć albo przycelować. Gin tam, gin. Nie wiem, czy teraz nie będziecie mieć za cicho już. Zawsze z tym dźwiękiem to w jednej grze tak i w innej tak i trzeba patrzeć, czy nie wyjdzie za cicho. Albo żeby nie było, co gorsza, chyba za głośno, bo wtedy jest gorzej jeszcze. Nie, no jak na 1024 tam większość jest na maksa poustawiane. I widzimy nawet, że to całkiem ładnie wygląda. No to nadaje się ta karta do tej konkretnej gry. Czy ktoś mnie śledzi tutaj? Wygląda na... Ojej, taką spluwę mam. Tym to se mogę. Na zielono. Nawet to nie dolatuje, to ma tak słaby zasięg, to ma 9. To jedynie do walki z bliska to... To by się nadawało, jak się uda kogoś tam trafić. Ojej, ojej, znowu. Czy to czymś zatruwa ich? Nie wiem dokładnie, co to za broń. Na pewno jest dosyć dobra z bliska, ale kompletnie się nadaje z dalszej odległości. A masz. Tego chyba jeszcze bardziej nie lubię, tej snajperki. Ale to już jest coś. Tamten zielonymi, ale ma troszkę lepsze te zielone jakieś, coś innego ma. No potrafi przysiąść na 30 parę, faktycznie. Jak się więcej dzieje na ekranie. No ale też mówię, mamy całkiem mocne nastawy tutaj. Więc gdybyśmy obniżyli lekko, to już by było inaczej na pewno. Dobra. Jest ok. Według mnie ten GeForce 4 MX440 tutaj znowu daje radę. Znowu to daje radę. Jest na pewno lepiej i korzystniej według mnie jest posiadać taką kartę niż jakiegoś MX-a z serii GeForce 2. Wychodzimy. No i zostaje nam GTA trójeczka. To kawałek przyjedziemy. Jak tam się da zasejwować, to zasejwujemy. Mam nadzieję, że ekran tu nie będzie nic migotał, jakieś takie dziwne, bo miałem coś takiego przy pierwszym uruchomieniu, przy pierwszej zmianie rozdzielczości. Na początku było wszystko ok, pierwsza zmiana rozdzielczości i zaczęło tak dziwnie mrugać to. Ale nie wiem, czy on się tam, coś tam wyskoczyło, że sobie tekstury konwertował do kogoś tego, może tam coś mu się nie zgadzało, nie wiem. W każdym bądź razie mam nadzieję, że już tego efektu nie ma, bo sobie ustawiłem tutaj rozdzielczość 1024x768 i w takiej znowu będziemy grać. Tam też jest wszystko, tam co się dało, wymaksowałem. Tu na razie tam się dużo tych klatek wyświetla. Też pokazuje, że jest to tryb Direct 3D8. No zobaczymy. Start game. Nowa gra oczywiście. Jak tam głośność? Chyba jest całkiem w porządku. Jakby tu się dało to zapisywać, jakby to chciało zapamiętywać, to byśmy sobie mogli dalej to ciągnąć, po kawałku tam pojeździć. Co odcinek, co jakieś tam testowanie, jakieś karty. Ten kawałek na początku to kiedyś już odpalałem sobie. Tu na razie tych klatek to nie ma za dużo, spójrzcie. 25, bo to jest w sumie jednak 1024 rozdziałka. I na maksa, jak tam mówiłem, wszystko jakieś te dystanse, to wszystko tam co się dało, to na maksa ustawiłem. No ale też liczę, że może coś mocniejszego będzie po tym. Więc wydaje mi się, że jest to jeszcze grywalne chyba. A przynajmniej ładnie może wyglądać. Będziemy grać na 20 paru FPS-ach dzisiaj. Czyli tam mamy ten kwadracik różowy, do którego musimy dojechać. Może powinniśmy wyłączyć tą muzyczkę, bo trochę denerwująca jest. Zobaczmy.
Audio. Albo przyciszę ją po prostu mocniej, bo jest dla mnie, według mnie jest za głośno względem. Chociaż GTA powinno się wyłączać, ja ją wyłączę, bo teraz YouTube będzie się czepiał. I tak nie wiem, czy już nie będzie jakichś tych praw autorskich gdzieś tam poznajduje. No tu ewentualnie sobie możemy podciągnąć. Dobra. Chwila, bo już się gdzieś tutaj zagubiłem. Tutaj sobie skręcimy. Chyba jestem gdzieś nie na tej drodze, to trzeba. Tam przejadę? Patrzę, gdzie by tam się przebić. Ojej, zaraz tą furę uszkodzę. No ale jednak ciężko się gra przy 20 paru klatkach, to trzeba stwierdzić. Da się tędy? Wypadałoby obniżyć trochę te nastawy. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu gdzieś może przejadę. Bo jestem blisko, tylko mam tutaj murek. Pytanie, czy się da przejechać? Pewnie nie. Tak? Czy tu jest zjazd? Jest zjazd. No, się zamotałem gdzieś tutaj, wjechałem nie wiadomo gdzie. Pomiędzy te budynki zawsze z drugiej strony podjeżdżałem chyba. Zaraz, a tu gdzieś trzeba skręcić, tak? Gdzie jest ten? Tu jest ten podjazd. Już porozwalana ta fura. Z tyłu klapa pogięta, z przodu już coś tam też rozwalone. Tu trzeba wjechać chyba w to, dobra. Trzeba się będzie przebrać. Furę trzeba zmienić, a nie tam ubranie. Wycofajmy. Teraz w lewo. Od razu się przebijemy na drugą stronę ulicy. Na właściwy pas. Tylko tu zaraz chyba trzeba byłoby w lewo skręcać. A tutaj się da. To tak pociśniemy tędy. Dobra. I tu chyba w lewo. Ten mi oczywiście zasłonił. Przejedź sobie, to ja tam zaparkuję w tym kółeczku. 24 FPS, 25. No, twardo, ale tutaj to na przykład przyspiesza do 200. No i gdzie wy tu idziecie? Luigi. Mario i Luigi. Nie, tam dzisiaj był Chip i Dale, a nie Mario. Dobra, pominiemy ten filmik, jedziemy dalej, bo to będziemy oglądać. Dobra, teraz się chyba powinien pojawić ten następny punkt kontrolny. Czy to jest ten zielony tam, czy... Weźmy furę jakąś. Patrzcie, będzie bieg za tą furą. Trzeba by coś tutaj ukraść. Może ta się jakoś uda. O, uda się nawet. Czy to trzeba jechać tym razem do tego zielonego? Bo tam tym razem świeci się na zielono coś, więc spróbujmy gdzieś tam dojechać. A, to było nawet tu blisko. Przejechałem. Spokojnie, tylko zakręcę sobie tu. A teraz jakąś tą kobitkę mieliśmy chyba tutaj zabrać. Tylko trzeba koniecznie chyba wjechać. Tak, tu gdzieś. Furą. Dobra. Wskakuj. Dobra, znowu mamy taki różowy punkt. Więc spróbujemy tam. Patrzcie, tutaj jaka fura przede mną. Fajnie byłoby tą ukraść. No dobra, na razie tą się jakoś jedzie, więc trzymamy się tej, chyba że się mocniej rozwali.
Znowu muszę gdzieś na skróty pocisnąć, bo jestem nie tu, gdzie trzeba. Tylko nie ma tu jak przejechać, więc trzeba naokoło. I tu cyk. To jest chyba to samo miejsce, co wtedy. Wyskakuj, no. Dobra, udało się 1500 dolców zarobić. A teraz mamy tutaj L, tam mamy domek. Gdzie mam jechać? Do tego domku? Może by furę zmienić? I wszystkie fury jeżdżą, nie ma tak, nie widać takich zaparkowanych. Czy ja tu jeszcze mogę raz coś wyjść, czy coś z tego? Jak tu podjadę, co się stanie? A tu? Patrzcie, da się... A, tu da się wjechać. Okej. No i? Co ja tu mogę zrobić? Myszką da się sterować, obracać. Da się coś tu znaleźć ciekawego? Tam coś jest. Ciekawe, czy może spaść stąd i się uszkodzić. Skacz. Coś się stanie? Ciekawe. Dobra, wychodzimy stąd. Można by zapolować na jakąś... na jakąś furkę inną. Blue marker. Dobra, mamy już coś tam. O, co tam świeci? Możemy nawalać pałką. Czyżby była potrzebna, dlatego dali? Ciekawe. No troszkę za wolno mi tu działa, troszkę za wolno. Te 20 parę klatek to jednak... No coś czuję, że jak zacznę zmieniać rozdzielczość, zaraz znowu te tekstury zaczną dziwnie mrugać. No muszę tu jakąś furę chyba zdobyć. Może tędy pobiegnę. Chociaż właśnie dziwne, bo tu trzeba zatrzymywać. Nie ma czegoś takiego, że fury stoją gdzieś przy ulicy. Tylko raczej trzeba je zatrzymywać, żeby coś ukraść. No pokracznie jak wchodzą, patrzcie. No, może by coś tu się trafiło zaparkowanego. No tam jedynie ten ambulans chyba. Można go spróbować buchnąć. No, tu jeszcze możemy coś pewnie zebrać, czy... Tak, możemy zebrać. No to bierzemy. Czy tam jest parking? A tam jest policja, patrzcie. To może lepiej ukraść ambulans niż policję, niż jakiś radiowóz. Da się tego? Ej, chyba jest zamknięty. Chyba, że z drugiej strony. Może trzeba po prostu szybkę zbić. Nie. Zamknięty. No to chyba tyle po próbie odebrania. Ale radiowóz, spróbujmy. Ktoś mnie namierzył jakiś?
No nic, trzeba szukać. Idziemy w stronę tego punkciku, co tam jest na górze. Zielonego. Ciekawe, czy teraz jak coś tam, ta pierwsza była zaliczona misja, czy to się zasejwowało, czy ja muszę gdzieś ręcznie to zapisywać. Co tu jest? Może tutaj będzie fura? Jest jakaś. A może ja muszę jakąś ten kij schować, żeby móc wchodzić. O, nie, tu się dało, czyli jednak... No, od razu będzie szybciej trochę. Tylko muszę stąd wyjechać teraz. Nawet tu zrywne takie. O. Tutaj wypadałoby chyba w lewo skręcić. A to było tu, minąłem, chwilę. Tylko tu może trzeba będzie jakoś dziwnie wjechać. Porzucę na razie tu furę i może trzeba z buta iść. Doki jakieś są tutaj. Tutaj jest, o proszę. Albo trzeba furą podjechać, chociaż tu jakaś stoi, to może się ją weźmie. A, muszę powalczyć, dobra. Tam masz. Jeszcze? Wystarczy, co? No, ale furka jest, to bierzemy. I to pewnie trzeba wracać. Czy będzie jakiś pościg? Misja będzie wykonana, czy nie będzie wykonanej? Zdaje się, że jestem jakimś łobuzem teraz, tak? Tutaj skręcimy? No gdzie mi tu podjeżdżacie? Skręćmy może tu. A teraz... tu. A tam... I teraz... jeszcze kawałek i w prawo. Gdzie to jest? Tu gdzieś? A ty co? Nie wiem, gdzie mam tutaj. Tu jest jakiś ten znaczek, ale... Czy ja mam tu podjechać? A, tu jest. Dobra. No dobra, jakiś... Gdzie to? Jest to oznaczone? Czy to tu jest właśnie? Bo już teraz tam nie wiem. Chyba tutaj muszę wjechać. Tak? No rany. No tutaj. No i bach, zamknęło się. Już przemalowany? Jak nówka wygląda. Teraz mamy różowy punkt znowu. Dobra, przydałoby się to spróbować zapisać i może starczy, bo będzie za długi odcinek. Tylko jak? Właśnie, tu nie ma takich opcji chyba jak zapisz. Chyba, że to samo zapisuje jakieś punkty kontrolne. No mam nadzieję, że to samo zapisało. Dobra, myślę, że kończymy na ten odcinek, bo będzie zbyt długi. Oczywiście gierka, jak tylko będzie okazja jakąś inną kartę testować, no to również sobie spróbujemy ją uruchomić. Może wtedy będzie troszkę więcej FPS-ów w tym konkretnym trybie, jaki ustawiłem. Czyli właśnie 1024x768, 32-bitowy kolor i tam wszystko pomaksowałem, co się dało w opcjach. Dobra, dzisiaj przetestowany GeForce 4 MX440. Następna karta to będzie w sumie taki mały rywal dla tej dzisiejszej. Zobaczymy, czy w ogóle zechce mi to odpalić, bo plany są, a czasem może być tak, że karta jednak odmówi posłuszeństwa. No ale dobra, tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś chce, może próbować zgadywać, o jaką kartę mi teraz będzie konkretnie się rozchodzić. Także pewnie niedługo możecie oczekiwać na kolejny odcinek właśnie z testów na tej platformie z Pentiumem 4.3.0 i będzie rywal dla tej, no i też pewnie dla GeForce 2 Titanium.
Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego. Hej! Jeszcze tylko to zamknę. Ach, ta talerzówka chrupiąca.